W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was, kochani, w piątkowy poranek. Tradycyjnie już witam Was słowami wyjętymi z przewodnika, z Biblią na co dzień, słowami, które są przygotowane na ten dzisiejszy dzień. I tak w psalmie 115, w 11 wersecie czytamy: Wy, którzy się boicie Pana, ufajcie Panu. Natomiast w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, w 26 wersecie, znany fragment: Popatrzcie na ptaki pod niebem, nie sieją ani nie zbierają plonów i nie gromadzą w spichlerzach, a wasz Ojciec, który jest w niebie, karmi je. Moi drodzy, często rozpatrujemy ten fragment Ewangelii Mateusza właśnie w kontekście ufności, w kontekście zaufania, w kontekście tego, by się nie troszczyć o to, co przyniesie kolejny dzień na przykład. Często zastanawiamy się i przywołujemy ten fragment w momentach, gdy albo my, albo ktoś nam bliski obawiamy się o naszą przyszłość, obawiamy się o to, co doczesne, to, co ziemskie, to czy będziemy mieć pracę, czy będziemy zdrowi, czy będziemy mieć na utrzymanie siebie, swoich rodzin środki. I wtedy słyszymy, no macie być jak ptaki, korzystające z życia, korzystające z tego, co daje Bóg, nie obawiające się o to, co przyniesie chwila następna, czy następny dzień. Trudny styl życia, tak byśmy mogli powiedzieć. Bo przytłoczeni tym wszystkim, co dzieje się wokoło, problemami, smutkami, kredytami, tym wszystkim, co składa się na życie tu i teraz, gdy ktoś nam powie, bądź jak ptak, to możemy nawet lekko się zdenerwować, bo brzmi to tak jakoś nierealnie, nieżyciowo, nie przystaje do rzeczywistości, z którą my się mamy dziś, tu i teraz mierzyć. Ale mimo, że może Was to zdenerwować, to ja to dzisiaj powiem. Bóg chce, abyśmy żyli jak ptaki. W wolności, w radości, w otwartości na to, co przyniesie kolejny dzień, kolejna podróż, kolejny nasz lot. Przepraszam za te banały, ale być może przypomnienie w tak prostym przykładzie, być może przypomnienie w tak wydawałoby się banalnym przykładzie, porównaniu, być może przemówi do nas tu i teraz, dzisiaj, gdy tyle skomplikowanych rzeczy, relacji, spraw nas przytłacza. I być może ten fragment, to porównanie pozwoli nam odkryć jakieś podstawy, jakąś prostotę życia, wiary, zaufania. Być może pozwoli nam skupić się nie tylko na tym zaufaniu do Boga, który ma nas w swojej opiece i choćby się tutaj wszystko waliło, to On jest dla nas początkiem i końcem. Być może nie tylko o zaufanie w tym chodzi, ale właśnie o to wezwanie do życia w wolności, do tego cudownego lotu w swoim życiu, w którym Bóg nam towarzyszy, w którym jest z nami i daje nam tę możliwość, byśmy wrócili do podstaw i cieszyli się tym, co bardzo, bardzo podstawowe. Bo czasem mamy niesamowite marzenia, wielkie cele. Poświęcamy się czemuś bez reszty.
a nie zauważamy, i znowu przepraszam za banał, piękna prostoty zwykłego lotu przez życie. Wszystkiego dobrego, kochani, dobrych lotów. Amen.